Bronisław Geremek był wybitnym intelektualistą, wybitnym politykiem. Łączył w sobie te dwie odmienne pasje i odmienne umiejętności. Jako historyk pochylał się nad światem wykluczonych, nad światem tych, których pomijała, których zapominała ta tradycyjna historiografia. Światem żebraków, biedaków, mniejszości rozlicznych. Także nie ma żadnej wątpliwości, że dzisiaj Geremek byłby po stronie strajku kobiet, po stronie prześladowanych LGBT, żeby potrafił wypowiedzieć się przeciwko tak wszędzie obecnej mowie nienawiści. Był po stronie po Polski europejskiej, otwartej na świat, demokratycznej, otwartej, tolerancyjnej. W tym sensie profesor Geremek był niewątpliwie jednym z architektów po polskiej drogi do niepodległości, a potem po polskiej drogi do NATO i do Unii Europejskiej. I krótko mówiąc, Polska miała wielkie szczęście, że miała przy swoich liderów Bronisława Geremka.